Witam. Kolejny odcinek darmowości. Tym razem dzięki Epic Games dostajemy za darmo Homeworld Desert of Karak. Jak widać, częściowo jest po polsku w zasadzie. Nie, jest wersja polska, po prostu jest polska wersja. Nie w mowie, ale w piśmie. Ale mądre zdanie, jejku. Dobra, czym jest Homeworld? To chyba wiadomo, taka super kosmiczna strategia, ale najwyraźniej doszli do wniosku autorzy. Wow. Attention, Kithid of the North. I am Kagan, of the Kith Galsium, servant of the mighty Kahad Sajuk. For generations, I have violated the first commandment of our creator by entering into space. You seek the stars. Now you invade our lands for the second time. Diplomacy has failed. We can tolerate this no longer. The suffering of this war will be nothing compared to the wrath of Sajuk. Tak. Ponieważ no nie jest to relacja po całości z gry, bo tutaj nie porywam się na bycie jakimś fachowcem od grania w strategię czasu rzeczywistego. W sumie ta nie wyróżnia się niczym szczególnym, no poza tym, że jest Homeworldem bez konieczności posiadania zmysłu 3D, ponieważ dzieje się na powierzchni. Co nie znaczy wcale, że też jest jakaś bardzo łatwiejsza. Okej. Dojechaliśmy. A to coś doleciało. No cóż, rozmachu trudno zaprzeczyć. Znaczy... Okej. To nasze najnowsze wyposażenie. Tak? Tak. Sensors manager coming online. The Kapisi's desert refit is underway. While that happens, we need to gather as many resources as possible and reactivate retired units to bolster our fleet. Okay. Intelligence indicates Galsian forces are inbound on our location. We don't have long before they arrive. No tak. You and the support cruiser need to reactivate the decommissioned units using your repair beams. Copy that, Intel. Dobra, gdzie ja jestem? Home? Home się naciskało, tak? The storm to the south is growing in intensity and has turned our way. PC, go ahead. Nie, nie. Aha, Rachel. Reading you command. Napraw. To. Get that unit back online. Move. Ekstraktory jeszcze, tak? Tu mamy ekstraktory. Nie wiem, gdzie są ekstraktory. A tu jest ekstraktor. Drugi ekstraktor, gdzie jest? No jest tu, ale co? A gdzie jest jeszcze coś do wybrania? A tu jest, proszę bardzo. Ty. Ekstrakcja tutaj. Proszę bardzo, przybywa mi. Rachel. O! Wrogowie? Delta, June
No, an absolute. Here is under siege. Oh. It appears the Sedim carrier, the Sakala, also managed to escape. We are to rendezvous with her and continue on with the expedition at all costs. Dobra. Additional groups of contacts detected and closing in. Perimeter turrets engaging enemy units. Keep those Galcian forces away from the Capisi and continue to gather resources and units until departure. No. Be advised. Class 5 sandstorm detected on approach. A gdzie jest Rachel? Tu, naprawiaj tego. Lekkie pojazdy. Alert, sensor post lost. Coordinates confirmed. Jedźcie tu. Coś jeszcze mamy? Unidentified hostile incoming. Authenticate. Moving. Dobra, brać ich! No, ej! Coś uszkodziły mi. Dobra, budujmy więcej. Lekki pojazd bojowy. Ale burza? A co burza robi? Dobra, a gdzie one jadą? Ach, tutaj. Ile możemy zbudować? Inbound friendly contacts detected. Possible survivors from Epsilon or nearby bases. I hope they make it. We're gonna need all the help we can get. To znaczy gdzie? Light attack vehicle in service. Armored vehicle is taking fire. Ale gdzie one są? Gdzie to wszystko się dzieje? O, trochę za szybko mi się tu dzieje. Gdzie jest tu moja... baza? Tutaj, tak. Rachel, naprawiaj uszkodzony pojazd. O, a ty co za jeden? Aha, wieżyczka. Dobra, wracaj. Bronić się. Nie. It will have difficulty targeting our units at short range. Our LAV's inherent speed and quick boost ability will allow them to close on enemy units quickly. Use this to gain the advantage. To jest... Zróbmy to z tego jedynkę. Rachel, wracaj, bo jesteś mi potrzebna. Okej. Co chciałem powiedzieć? No nie jest to... Aha, dobra, to wy... Jedynka. Broń się. Alert, a turret post just went down. Co? A tu jesteście, jedynka. Move order confirmed. Nie, tu. Green line confirmed. A wy? Control group 2 designated. Armor vehicle taking effective fire. We need to improve unit combat performance. Access engineering to select upgrades. New upgrade options to improve our light attack vehicles are currently available. Dobrze. Nie. Home. Upgrade. Recommend improving units to
survivability by investing in engineering upgrades. Aha, tu w ogóle przeniesienka, proszę. Nasz? Nie. Dopalacz. Ulepszenie gotowe. Wybudować więcej. Nie, nie, stop, ej! No coś mi zniszczyli, no nie no. Gdzie jest Rachel? Rachel, napraw. Nie. No nie, po prostu. A co to jest? Home? Ale... No właśnie, były takie specjalne... Okej. Ciężkie czołgi. No, dobra, aha, to i produkuj dalej. No co jest z wami? O, masz. Ty ciężki. Wow, trochę ich tu jest. Trochę dużo się dzieje tu. To jak na moje. Chyba brakuje mi zasobów. Ekstraktor. Ale gdzie? Wszyscy. No dlaczego? Wy tu... Czy to za daleko jest? Wow! Nie, atakujcie tych! Dużych, dobra, wycofać się. LAB down.
Be advised. Ready. Group 1 lost. Repeat. Group Traffic 1 lost. A sensor's post taking fire. Support crews are under attack. Immediate fire support on that position. Trochę mało czasu. Alert. Sensor post destroyed. Armor vehicle taking effective fire. Return for decommission and fleet reassignment. Reading. We've got hostile on sensor. Decommission confirm and visual. Reassignment. Ready. Hostile railguns have opened up. Armored vehicle lost. Zdaje się, że leją nas jak chcą. Support cruiser lost. Unidentified contact. Designated hostile. No, żebym jeszcze Rachel nie stracił, bo to może być problem. Broni się. On też się potrafi też trochę bardziej obronić sam z siebie, ale... Rachel, gdzie jesteś? No już, jedź, ej! No nie, no zaraz... No, ale czemu ona się nie rusza? Szybciej! Ona chyba nie może zadokować. Aj! Recommend construction of a replacement immediately. Warning, Rachel is below 25% hull integrity. No bo... She must survive. Ja wiem tylko, że... Go, go. A! Tak, no to tak, to by było. Dobra. To myślę, że to jest dobre miejsce na zakończenie odcinka. Tak. No trzeba troszeczkę bardziej ogarniać niż ja. No, dla mnie troszeczkę za dużo się tu dzieje naraz. No ale wszystko jest do ogarnięcia. A gra jest też za darmo na Epic Games. Jeszcze do przyszłego czwartku, więc no cóż, jeżeli ktoś lubi Homeworld, to jest jego... A, zaraz! Ej! O, no to tak, ja nie jestem na tyle dobry, żeby grać na poziomie normalnym. Nie, no, ale trudno. Wy na pewno poradzicie sobie lepiej. W tym odcinku darmowości to już wszystko. No cóż, zapraszam na następne odcinki darmowości, bo oby było ich jak najwięcej.